takiego starczego wieprzenia. Za naszych czasów, kiedyś to, jak byłem młody, ale dziś muszę użyć zwrotku dydaktycznego, bo mnie skręca. Za moich czasów, czyli dawno temu, bo mam 57 lat, młodzi ludzie byli zaangażowani w sprawy publiczne. Nie było im wszystko jedno. Walczyli, konspirowali, chodzili na manifestacje, czytali książki, dyskutowali, mieli poglądy i dostawali pałą po plecach. A czasem trafiali do więzienia. Teraz na protestach spotykam najczęściej ludzi w moim wieku i starszych. Chyba zaangażowanie moją we krwi i takim pozostanie na zawsze. I się nie boją. Naprawdę wszystko wam jedno, w jakim kraju żyjecie? Czy jest wolność, czy mamy demokrację, że przestrzegane są prawa człowieka i obywatela? Czy mamy prawo i sprawiedliwość? Co się musi zdarzyć, żebyście się obudzili z letargu? Zabraknie kawy z sojowym mlekiem, wyłączą internet, nie będzie darmowego Wi-Fi, nie pozwolą siedzieć nad Wisłą, zabiorą paszporty, przestanie działać Netflix. Wiem, wiem, najważniejsze to mieć fajne życie, pieniądze i czas. Jesteście skupieni tylko na sobie, przecież młodość to miłość do wolności. Popełniliśmy ogromny błąd w zapędzeniu i walce o sukces, biznes, pieniądze, zaniedbaliśmy obywatelską edukację dzieci i młodzieży. Powinny być lekcje obywatelskie, czym jest państwo, jak wygląda władza i z czego się składa, jakie znaczenie mają określone organy państwowe, czy jest niepodległość i wolność, jakie są prawa i obowiązki obywatela, jak ważne są prawa człowieka. Bo teraz mamy młodych ludzi bez właściwości, bez ideowych, nie interesujących się ani polityką, ani działalnością społeczną. Jak twierdzą badacze, dla 78% polskiej młodzieży polityka jest po prostu nieważna. 36% nigdy nie rozmawia o polityce ze znajomymi czy rodziną. Może dlatego ktoś nazywa patriotą dresiarza. Przecież to wy musicie nas zastąpić. Zastąpić w Sejmie Schetynę, Pawłowicz, Piotrowicza, Piotru Kaczyńskiego. To jest wasz kraj i wasza ojczyzna. Nie możecie jeść miękniejszej w dupie. Książki Doroty Bellman dostępne są w formie e-booków w publio.pl. Książki Doroty Bellman w formie e-booków dostępne są w publio.pl. Książki Doroty Bellman dostępne są w formie e-booków w publio.pl. Książki Doroty Bellman dostępne są w formie e-booków w publio.pl. Książki Doroty Bellman dostępne są w formie
No i co teraz? Netflix usunięty. Mleko sojowe się rozlało. Dorita Bergman powinna być chyba zadowolona, prawda? Tak. Tylko moje pytanie teraz brzmi, co zyskałam, podejmując tak radykalny krok? Bo było radykalnie, prawda? Było wspaniale i było odważnie. I było, nie przebieramy w środkach, nie boimy się, jak twierdzi Dorota Bellman. Podejmujemy odważne decyzje, wyrażamy swój bunt i sprzeciw. No i jest super. Ale no właśnie, co zyskałam? Bo, no nie wiem, może powinnam teraz właśnie ruszyć dupę sprzed kompa. I to jest następny krok i od razu pobiec pod sąd, albo Sejm, albo Senat, albo jakąś inną instytucję. Ale jak widać, nie biegnę, tylko stoję nadal tutaj. I mimo wszystko właśnie chciałabym po prostu wziąć tego biednego Netflixa w obronę. I tak, uważam, że to mu się należy i to jest właśnie gest z mojej strony. Więc usuwając Netflixa, myślę, że nie zyskuję, tylko tracę. Ponieważ na Netflixie znajduje się bardzo wiele wartościowych programów i